Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o tym, dlaczego Ghost Rider Jonathan Blaze szczerze nienawidził jednego z panów piekieł, Mephista. Posłuchajcie. Tysiące lat przed narodzinami Blaze'a, demon Zaratos zaczął gwałtownie zwiększać swoją siłę. Jako byt kochający przejmować ludzkie dusze, został zauważony przez demona Mephisto, który począł widzieć w nim konkurencję. Doprowadziło to do wojny sił piekła, która skończyła się zniewoleniem Zaratosa. Od tamtej pory był on więziony w kolejnych ludzkich wcieleniach, a Mephisto rozpoczął poszukiwanie medalionu mocy. Fragmenty wspomnianego potężnego artefaktu były powiązane z duszami dwóch ludzkich rodzin szlacheckich. Jak się domyślacie, jedną z nich była ta, z której wywodziła się matka Jonathana. Od czasu, gdy Mephisto zainteresował się tą rodziną w XVIII wieku, ciążyła na nich klątwa, która wyzwalała moce Ghost Ridera w potomkach rodziny Kale. Matka Jonathana, próbując ocalić jego duszę, postanowiła go opuścić w dzieciństwie, a jego ojciec wkrótce potem zginął w wypadku. Spowodowało to, że Blaze wychowywał się w rodzinie przyjaciół jego ojca. Niestety, gdy miał 15 lat, jego matka zastępcza zginęła, a wkrótce potem jego ojczym zachorował na raka. Blaze, chcąc mu pomóc, zaczął interesować się okultyzmem i zdobył zaklęcie przyzywające diabła. Owym demonem był Mephisto, który tylko czekał na sposobność przejęcia duszy Blaze'a, w której tkwił fragment medalionu mocy i demon Zaratos. Jonathan zawarł z nim pakt, że będzie mu służył, jeśli ten uzdrowi jego ojczyma. Jak się możecie domyślać, Mephisto spełnił warunki kontraktu, jednak zabił jego ojczyma niedługo po uzdrowieniu, pozorując wypadek, do którego doszło podczas prób kaskaderskich, jakimi zajmował się przebrany ojciec Blaze'a. Jak więc widzicie, ingerencja Mephisto zabrała mu rodziców i przebranych opiekunów. Uwierzcie mi, że jednak to nie wszystko. Mephisto wkrótce potem zdeprawował duszę jego ojczyma, oferując mu możliwość powrotu do żywych w innej postaci w zamian za zmanipulowanie Blaze'a. Ostatecznie jednak przybrany opiekun Ghost Ridera pomógł mu uciec z piekła, poświęcając tym swoją duszę. Wychowując się w rodzinie zastępczej, Ghost Rider zakochał się w Roxanne, z którą po wielu perypetiach udało mu się zamieszkać i mieć dzieci. Ingerencja Mephisto uśmierciła jednak jego ukochaną, a jego dzieci zostały porwane. W tej sytuacji stało się podobnie jak z jego ojczymem, gdyż Roxanne powróciła na ziemię jako sługa piekieł. W trakcie kolejnych lat Jonathan próbował ponownie się ustatkować, jednak siły piekła nie pozwalały zaznać mu szczęścia. Ciągle musiał walczyć z demonem ukrytym w jego duszy, jak i mierzyć się z różnymi demonicznymi istotami, upadłymi aniołami, jak i samymi panami piekieł. Często w trakcie swoich przygód trafiał do piekła, gdzie cierpiał katusze ze strony demonów. Były to nieopisane męki, które niszczyły jego ciało za dnia i regenerowały w nocy. Ostatecznie za te wszystkie cierpienia mogłoby się wydawać, że ta wersja Ghost Ridera dokonała swojej zemsty. W momencie, gdy Mephisto dokonał inwazji na Ziemię przez otwarty portal, który był sprawką doktora Strange'a, Ghost Rider udał się do piekła, gdzie dzięki pomocy Zaratosa zasiadł na tronie Mephista i uzurpował sobie jego władzę. Dzięki swojej nowej mocy wzmocnił doktora Strange'a walczącego z Mephisto, tak aby wygrał. Wkrótce potem, gdy Mephisto wycofał się do piekła, zastał tam Ghost Ridera, który pokonał go wraz z armią Ghost Riderów pochodzących z różnych czasów. Po tym nieopisanym triumfie, nowy król piekieł Blaze wysłał Mephisto na ziemię, gdzie był przetrzymywany w niewoli. Było to jednak chwilowe zwycięstwo Jonathana, który wkrótce potem zaczął być korumpowany przez demony i w pewnym momencie uwolnił Mephisto z niewoli. Jeśli chcecie posłuchać kolejnych historii o tym bohaterze, napiszcie w komentarzu pod filmem Ghost Rider. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!